Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. I zaraz w Państwa radioodbiornikach usłyszą i za chwilę w Państwa radioodbiornikach usłyszą Państwo głos Marka Pyzy, dziennikarza Tygodnika Sieci. To już jest możliwe. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Strasznie skomplikowana jest ta gramatyka polska. Sprawia panu kiedy problemy czasami, czy nie? Czasem tak, ale staram się jakoś sobie z tym radzić. Większe problemy sprawiają mi decyzje Rady Języka Polskiego, która co jakiś czas zmienia nam zasady pisowni na przykład, tylko dlatego, że ludziom się nie chce uczyć tego, jak poprawnie coś zapisywać. Tak było chociażby w maju na przykład, niedawno, parę tygodni temu, kiedy okazało się, że od teraz mamy pisać warszawiak, krakowianin czy gorzowianin wielki. Ale to chyba na marginesie. To na marginesie, chociaż jest pewno coś takiego jak gramatyka polityki. Pewno można by było ją spróbować rozłożyć na jakieś części pierwsze. To skutecznie pan redaktor robi. W ostatnim tygodniku Sieci zajął się tym, czym zajmowaliśmy się w zeszłym tygodniu, czyli krótko mówiąc relacjami polsko-niemieckimi. Na najwyższym szczeblu. No tak. Mamy resecik. Znowu wrócił Donald Tusk. Wracają czasy resetów. Tyle, że teraz będzie resetował, a właściwie już resetuje stosunki z naszym sąsiadem niemieckim. I tutaj na początek warto cytować tekst sprzed bodaj dwóch dni w Onecie Witolda Jurasza, który zawarł w nim takie zdanie, że Donald Tusk popełnia przy resecie z Niemcami ten sam błąd, który popełnił przy prowadzeniu resetu z Rosją półtorej dekady temu. A więc warto podkreślić, że Onet podkreśla, iż mieliśmy do czynienia z resetem Donalda Tuska stosunków z Moskwą. I oczywiście tak było. Jeden i drugi reset zresztą są bardzo niebezpieczne. A to, co dla interesów Polski oczywiście, to, co zobaczyliśmy 2 lipca w czasie wizyty kanclerza Olafa Scholza w Warszawie w czasie tej konferencji wspólnej z premierem Donaldem Tuskiem i później z różnych dokumentów, które zaczynają się pojawiać po tym spotkaniu, tylko to niestety potwierdza. Właściwie słowo reset jest słowem miękkim. Jarosław Kaczyński wczoraj w czasie manifestacji używał ostrzejszych słów. Właściwie był bliski stwierdzenia tego, że Polska jest krajem okupowanym. No, okupowanym oczywiście nie jest. Polityka rządzi się swoimi prawami, polityka wiecowa tym bardziej, więc ja jestem w stanie zrozumieć, zwłaszcza lidera obozu politycznego w takich, a nie innych warunkach, okolicznościach, odsuniętego od władzy, odsuniętego za pomocą gigantycznej operacji manipulacyjnej oczywiście i steku kłamstw. No, ale to jakby na marginesie. Natomiast co do realiów, to rzeczywiście tej samodzielności, bo chyba do tego trzeba by to sprowadzić, samodzielności Polski w naszych sprawach jest coraz mniej, a kluczowe interesy z naszego punktu widzenia są zaniedbywane przez rząd. I to najdelikatniej, jak tylko można powiedzieć, no to, co najbardziej zogniskowało naszą uwagę w czasie wizyty kanclerza Scholza, to oczywiście kwestia reparacji. Najbardziej nośna, najbardziej chyba bulwersująca też opinię publiczną, tak się wydaje, ale również część klasy politycznej po stronie koalicji rządzącej, jak widać, bo różne wpisy internetowe chociażby posłów Koalicji Obywatelskiej pokroju Klaudii Jachiry i reakcje na nie, choćby poseł Żukowski, pokazują, że tam jednego stanowiska co do domagania się zadośćuczynienia za zbrodnie II wojny światowej od Niemiec nie ma w tej koalicji. I to dobrze, chociaż moim zdaniem niewiele z tego wyniknie, ponieważ akurat w tym obszarze Donald Tusk bardzo autorytarnie prowadzi politykę i zdanie koalicjantów nie będzie tutaj miało żadnego znaczenia. Słyszeliśmy, że polski premier nie jest rozczarowany propozycją kanclerza w sprawie zadośćuczynień, a wiemy, że ta propozycja wynosi na dziś, można powiedzieć, okrągłe zero. Nie przyjechał z niczym Olaf Scholz do Polski, wręcz przyjechał z takim stanowiskiem,
upokarzającym nasz kraj i pan premier Donald Tusk na to upokorzenie, a wręcz może należałoby powiedzieć upodlenie, niestety się zgodził i to publicznie. No może nam się tak tylko wydaje, że to było upokorzenie, upodlenie. Może ci, którzy głosowali na Donalda Tuska, bardzo z tego powodu się cieszą, uznając, że ten pisowski raport na temat odszkodowań jest spóźniony, nieaktualny, niepotrzebny. To, że oni się cieszą, nie zmienia faktu, że mieliśmy do czynienia z upokorzeniem, a wręcz upodleniem. Oni się po prostu z takiej polityki cieszą. To rzeczywiście mamy z tym do czynienia. Natomiast co do raportu, ani nie był spóźniony, ponieważ takie kwestie się nie przedawniają. Ciężko powiedzieć, że jest za późno na coś. Bo na zadośćuczynienie, zwłaszcza jeśli tak deklarowana bardzo intensywnie jest ta świadomość niemiecka, ich wielkiej winy, to są słowa kanclerza Scholza, ich odpowiedzialności za miliony ofiar niemieckiej okupacji, no to wydawałoby się, że Polska powinna liczyć na uczciwe potraktowanie. A uczciwe potraktowanie to jest choćby podjęcie tematu i rozpoczęcie rozmów w tej sprawie, a nie zasłanianie się wyłącznie kłamstwami o tym, że rzekomo polskie władze, nawet jeśli były to władze narzucone nam przez Związek Sowiecki, się czegoś zrzekły. Mnie najbardziej boli fakt, że polski premier, który z wykształcenia jest historykiem i na pewno ma doskonałą wiedzę w tej sprawie, został dobrze przygotowany, zbriefowany przez swoich współpracowników w tym obszarze, nie tylko akceptuje publicznie w Polsce wypowiadane kłamstwa przez Olafa Scholza, ale je powtarza. No przecież mówienie o tym, że w 1953 roku Polska się czegoś zrzekła, jest po prostu kłamstwem. Myśmy to kiedyś w Tygodniku Sieci bardzo szczegółowo opisywali po tym, jak pan profesor Bogdan Musiał, czyli były szef Instytutu Strat Wojennych, odnalazł w moskiewskich archiwach takie dwa dokumenty z sierpnia 1953 roku, pokazujące, jak rząd radziecki, a co ważniejsze, Komitet Centralny KPZR po prostu nakazał Polsce zrzeczenie się reparacji, żeby de facto ratować towarzyszy NRD-owskich przed zawaleniem się tego wschodnio-niemieckiego komunistycznego systemu, przed zamieszkami społecznymi kolejnymi, bo przecież w czerwcu 1953 już musiały wyjeżdżać radzieckie czołgi na ulice wschodnio-niemieckich miast, żeby pacyfikować te protesty. No i przede wszystkim ten rozkaz nie został wypełniony tak, jak należałoby zgodnie z prawem i zgodnie zresztą z samą uchwałą rządu PRL-owskiego. Warto o tym pamiętać, ponieważ często słyszymy powoływanie się na jakąś decyzję rządu Bieruta w 1953 roku. Jest to powoływanie się na uchwałę, którą ów rząd przyjął. Natomiast w tej samej uchwale jest napisane, że aby skutecznie doszło do tego zrzeczenia się reparacji, to musi nastąpić podpisanie specjalnego protokołu w tej sprawie. Takiego jak podpisanie towarzysze radzieccy z towarzyszami NRD-owskimi. I żeby ten protokół podpisać, premier Bierut nawet wydał specjalną delegację dla wicepremiera Gedego, żeby on pojechał do Moskwy, podpisał mu taki kwit 20 sierpnia 1953 roku, żeby ten pojechał do Moskwy, ponegocjował i podpisał odpowiedni protokół. Problem tylko polega na tym, że Gede nigdy do Moskwy nie pojechał, nigdy takich rozmów nie podjął i nigdy nikt się nie zająknął na temat tego protokołu. Gdyby to zostało dokonane, to dziś przede wszystkim w Berlinie wymachiwano by takim dokumentem, a takiego dokumentu po prostu nie ma, więc jest to jedno wielkie kłamstwo, które trzeba obalać do znudzenia. I to robimy, ale warto też powiedzieć, czym jest ten raport. To wielokrotnie było opisywane, czy w Tygodniku Sieci, czy opowiadaliśmy o tym w Radiu Wnet, ale ten raport, który przygotował zespół pana Mularczyka, to są trzy wielkie tomy i w tomie jednym są straty wojenne, w drugim tomie są wioska po wiosce, miejscowość po miejscowości wypisane straty
i wypisane nawet z tego, co pamiętam, nazwiska ludzi, którzy zostali rozstrzelani w czasie takich zbiorowych egzekucji. To jest takie naprawdę wielkie, wielkie dzieło stworzone za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. A jeśli chodzi o te wspólne porozumienia polsko-niemieckie, to dodajmy do tego Odrę, dodajmy do tego wspólne patrole policji, dodajmy do tego Zielony Ład, który będziemy tutaj wspólnie i w awangardzie właściwie budowali. O, dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz, która wyniknęła z tej wizyty połowy rządu niemieckiego 2 lipca, a mianowicie wsparcie Polski dla funkcjonowania niemiecko-rosyjskiej, a właściwie rosyjsko-niemieckiej rafinerii Schwedt, bo 54% udziału w niej ma rosyjska firma Rosneft, ona znajduje się na terenie Niemiec. No i rząd Donalda Tuska się zobowiązał, że rosyjska ropa, bo to jest rosyjska ropa, o czym mówią wszyscy eksperci branży energetycznej, którą Niemcy kupują pod płaszczykiem interesów z Kazachstanem, ma płynąć do tejże rafinerii polskimi rurociągami między innymi. A gdyby to się okazało, przewiduje porozumienie polskiego rządu z niemieckim, niemożliwe, bo Rosja by na przykład coś zablokowała, no to wtedy tę rosyjsko-niemiecką rafinerię mają pomagać utrzymywać Polacy w inny sposób, chociażby dostawami z naftoportu. Więc widzimy, z jak wielką hipokryzją na takim globalnym szczeblu mamy do czynienia i w jak, no, nędznych, mówiąc delikatnie, interesach rząd Donalda Tuska pomaga rządowi kanclerza Olafa Scholza. Co zaś do samego raportu, no to niestety polski premier tę gigantyczną, tytaniczną pracę rzeszy historyków, to była przecież robota wykonywana przez lata, bardzo pieczołowicie, żmudnie, to o czym pan mówił, wszystkie straty, które da się pokazać, bo przecież wiemy, że nie jesteśmy w stanie dokopać się do wszystkich nazwisk Polaków wymordowanych przez Niemców i do wszystkich strat. Ten raport zrobił to, co da się najlepiej. Chyba każda polska rodzina ma w swojej biografii jakąś bolesną, trudną kartę związaną z niemiecką agresją na Polskę, z okupacją. Moja rodzina takie karty ma, też piszę o tym w tym artykule w sieci w tym tygodniu, więc ja osobiście też jestem dotknięty, myślę, że tak jak miliony Polaków, tym, w jaki sposób de facto Donald Tusk zdradził polskie interesy, zdradził tych historyków, wybitnych naukowców, którzy przecież przygotowali ten raport o stratach wojennych, no po prostu zdradził polską rację stanu, tak trzeba powiedzieć, dlatego też to w ten sposób w tygodniku sieci tak nazywamy, ale ja wierzę głęboko, że to jest tylko etap stosunków polsko-niemieckich, tuskowy etap, który kiedyś się zakończy. Chciałem o coś optymistycznego poprosić na koniec, a to się udało. Marek, No to mamy. Marek Pyza, zachęcamy do tego, żeby przeczytać artykuł w tygodniku sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się nisko. No to może państwu o czymś przypomnę.